trenerze, za nami 2 tygodnie przerwy w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi, oczywiście też nie ułatwiając zadania naszym najbliższym przeciwnikom w rozgrywkach. Czy są jakieś elementy, którymi staraliście się szczególnie pracować w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej? Tak, oczywiście ten czas z jednej strony wykorzystaliśmy na regenerację, ten czas też sprzyjał ku temu, żeby zawodnicy, którzy odnosili urazy w tych poprzednich kolejkach, doszli do zdrowia, doszli do optymalnej dyspozycji. Oczywiście też w międzyczasie pojawił się mecz kontrolny z Podbeskidziem i teraz już to bezpośrednie przygotowanie przed Stalą Rzeszów. Tutaj oczywiście biorąc pod uwagę, że zawodnicy też dochodzą, że ta jakość w treningu jest coraz większa, że ta rywalizacja jest coraz większa, ale to też chcemy poprawiać się na boisku. Naszym też takim celem nadrzędnym była poprawa skuteczności, w polu karnym przeciwnika, tutaj odpowiednie wypełnianie pola karnego, też kreowanie sobie przede wszystkim tych sytuacji, doprowadzanie do tych sytuacji strzeleckich, ale również chcieliśmy tutaj się poprawić i tą skuteczność w tej fazie gry bez piłki, a więc w bronieniu. No właśnie ten mecz kontrolny z Podbeskidziem dał trenerowi odpowiedzi na jakieś pytania, czy trochę dostarczył większego bólu głowy, bo patrzymy choćby tutaj pod pryzmat wyniku, jaki miał miejsce. Tak, wynik bardzo niekorzystny dla nas, natomiast te 30 minut do momentu straty bramki ja muszę ocenić na plus, dużo realizowania zadań taktycznych, zwłaszcza bez piłki, jeśli chodzi o tą subfazę bronienia obrony wysokiej. Tutaj akurat pod tym względem można powiedzieć, że było ok, z małymi tam oczywiście korektami. Stworzyliśmy sobie też w tym okresie czasu dwie sytuacje do zdobycia bramki. Dwa słupki choćby były, nie? Wszystko się zgadza i właśnie nad tą skutecznością też tutaj pracujemy, żeby te sytuacje zamieniać na bramki. Z kolei jedna niefortunne takie zdarzenie, które powoduje, że tracimy bramkę na 1-0. Z kolei w drugiej części już dużo naszej młodzieży, 4 zawodników w statusie młodzieżowca, ale mimo wszystko też sobie radzili przy dobrze usposobionej tego dnia drużynie z Bielska-Białej. Skupiając się już stricte na tych wyzwaniach ligowych, na tym najbliższym, czyli meczu ze Stalą Rzeszów, z perspektywy tabeli starcie niezwykle ważne, ale też patrząc na ostatnią dyspozycję Stali, 3 zwycięstwa z rzędu, to na pewno rywal jest w gazie, więc trzeba go powstrzymać. To by się wszystko zgadzało. Drużyna, która po rewolucji wcale nie rozpoczęła najlepiej tych zmagań ligowych, natomiast w tych ostatnich 3 meczach punktują za 3, wszystko wygrali, tu na pewno szacunek dla drużyny, że potrafili się podnieść po takim trudnym okresie. I niewątpliwie to powoduje, że są w tym tak zwanym gazie, o którym mówisz, nabierają tej pewności siebie. Natomiast my po tej naszej współpracy rozpoczętej, gdzie wszystko wydawać by się mogło, że wchodzimy na odpowiednie tory, to jednak te urazy, mam też takie poczucie, wybijały nas z rytmu i te ostatnie 3 mecze, w których mamy tylko 1 punkt, na pewno powodują, że ta mobilizacja musi być jeszcze większa i ja bym chciał zobaczyć skuteczną drużynę. Jeśli chodzi o naszą rywalizację ze Stalą Rzeszów, chciałbym, żebyśmy byli bardzo też przy realizacji naszych założeń, byli zdeterminowani do tego, żeby odnieść korzystny wynik w Rzeszowie. Wspomniał Pan też już o tym przy odpowiedzi na pierwsze pytanie, że coraz więcej zawodników dochodzi tutaj do treningu, tutaj do gier wewnętrznych. Myślę, że z perspektywy Pana, jak i całego sztabu szkoleniowego, no to jest niezwykle istotne, że to pole manewru się coraz bardziej poszerza. Tak, zgadza się. Oprócz tego, że dają taki ten pozytywny ból głowy, powodują pewien dyskomfort dla nas, dla sztabu szkoleniowego, bo trzeba zacząć, żeby dobrać tą 20, za chwilę 18. Natomiast tak, wraca już Pawicz, wraca już pomału Kamara, wraca Karwot. Jeszcze o kimś... Też nie będziemy ułatwiać zadania Stali, więc może okay, ci, co wracają, co wracają. W każdym razie tak, to na pewno mnie bardzo cieszy i ta jakość też w treningu samym się podnosi i to na pewno jest na plus. Dzięki trenerze, no i życzymy 3 punktów w sobotę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.